Ponad 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych bierze udział w projekcie Matma za 5.12 organizowanym przez Wyższą Szkołę Handlową w Ostrowcu. Młodzież liczy, że dodatkowe zajęcia pomogą im lepiej przygotować się do matury. Jest już mało czasu, a to jest fajna rzecz, bo można szybko przypomnieć materiał albo nauczyć się, bo są jednak duże braki. Bo jest dużo materiału, on się nawarstwia, a potem nie nadążamy się tego uczyć. No i to szybko, a to jest fajny program. Pozwala dość fajnie się tego wszystkiego nauczyć. To nie pierwszy raz, gdy uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych maturzystów. Program Matma za 5.12 cieszy się dużym zainteresowaniem. Wiele osób biorących w nim udział w poprzednich latach ma o nim dobre zdanie. Po raz trzeci ruszamy z projektem Matma za 5.12. Zaprosiliśmy maturzystów, ponieważ widzimy, że jest duże zainteresowanie młodzieży, jest taka potrzeba. My cieszymy się, że my możemy akurat z taką ofertą wyjść. Będzie młodzież miała 11 spotkań w zasadzie do maja, tak do samego końca kwietnia. Będziemy mieć spotkania we wtorki. Będzie to 11 spotkań po 2 godziny. Także na pewno będą mogli sobie powtórzyć materiał z matematyki, przygotować się jakby do tych elementów, które obowiązują na maturze. Uczniowie biorący udział w projekcie przyznają, że matematyka sprawia im problemy. Zajęcia pomagają w zrozumieniu zawiłości królowej nauk. Nadrobić zaległości, no bo jednak przez całe liceum trochę jednak braków jest. Po jednej lekcji, na której byłam tydzień temu, to jednak stwierdziłam, że nie jest taka straszna. Czyli zajęcia mogą przekonać? Tak, że w ciągu 2 godzin potrafię dużo zrobić. Nad odpowiednim przygotowaniem przyszłych maturzystów czuwa pani Magdalena Jasińska. Matematyczka chce, aby uczniowie przypomnieli sobie podstawy i w sposób odpowiedni rozwiązywali zadania. Podczas zajęć skupiają się na materiale, który może pojawić się na egzaminie. Podczas tych zajęć, które będą prowadzone w formie wykładu, czyli zdecydowanie przede wszystkim wszystkie zadania będę rozwiązywać ja, będę chciała powtórzyć wszystkie wiadomości i rozwiązywać takie zadania, które pojawiają się na maturze, czyli będą to zadania zamknięte, testowe, jednokrotnego wyboru, również zadania otwarte, tam gdzie trzeba będzie zadanie troszeczkę szerzej rozwiązać. Z przygotowaniem uczniów bywa różnie, podobnie z ich znajomością matematyki. Podczas zajęć najważniejsze będzie przerobienie całego materiału tak, aby każdy uczeń mógł zrozumieć, na czym polega dany dział matematyki. Na pewno braki pojawiają się z tych podstawowych wiadomości. Bardzo często jest to tabliczka mnożenia, może niektórzy popełniają błędy zupełnie przez roztargnienie albo szybciutko z pośpiechu. Ale powiem szczerze tak, ucząc się w szkole, uczniowie potrafią rozwiązywać już te trudniejsze zadania, natomiast już potem z tymi prostszymi pojawiają się problemy. Te zajęcia mają pomóc w wyeliminowaniu tych braków i odpowiednim przygotowaniu młodzieży. Licealiści pokładają w nich dużą nadzieję.